W interesie Moskwy jest to, żeby jak najwięcej polityków w Polsce mówiło językiem, który słyszeliśmy w wypowiedzi polskiej posłanki Róży Thun, to znaczy niemieckim, żeby myśleli po niemiecku, dlatego że oni mają pełną świadomość tego, że no w Polsce przynajmniej jawnie żadna partia polityczna nie będzie popierała Rosji, dlatego w ich interesie jest to, żeby było jak najwięcej frakcji proniemieckich w Polsce, dlatego że oni uważają, że z Niemcami prędzej czy później się dogadają, tak jak to robią od ponad 300 czy 400 lat i dlatego Nord Stream 2 jeszcze nie jest rozłożony, oni tylko czekają na dobry moment, żeby wznowić swoje biznesy. Prawda? Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że Francuzi i Niemcy już przebierają nogami, wyczekując tego momentu, kiedy będą mogli powrócić do interesów na dużą skalę z Rosją. Pan się z tą opinią zgadza? To jest oczywista dla mnie rzecz. Ja na co dzień tam funkcjonuję, wiem, że oni tylko czekają, oni szukają sobie uzasadnień, opowiadają o tym, że to przecież nie jest wina Rosjan, tylko to jest wina Putina i tylko czekają, szukają sobie takich usprawiedliwień, żeby wrócić do tych interesów. I oni tego chcą. Oni chcą, żeby jak najwięcej osób, polityków, klasy politycznej, mediów mówiło po niemiecku, myślało po niemiecku, reprezentowało niemieckie interesy, ale wiem, czego nie chcą. To wystarczy się wsłuchać w ich propagandowe materiały Dugina i tych wszystkich ludzi Putina. Oni nie chcą silnej i samodzielnej Polski, a już tym bardziej Polski, która odbudowywałaby wpływy, budowałaby sojusze w ramach mapy I Rzeczypospolitej. Tego najbardziej się boją. Wystarczy przejrzeć ich przekazy, bo oni wiedzą, że to będzie dla nich bardzo poważny problem. I historia pokazuje, że tak długo, jak Polska była silna w tym pomiędzy imperializmem zachodnim i imperializmem wschodnim, to była wolność, to był republikanizm, ale to był też względny spokój. A tak często, jak Niemcy z Rosją dogadywali się ponad naszymi głowami i tak często, jak znajdowali polityków, którzy reprezentowali niemieckie interesy, tak często tutaj wybuchały wojny, były gwałty, nieprawdopodobne kryzysy gospodarcze. I to nie jest tak, że no niestety, mamy w Polsce bardzo długie tradycje targowicy i to trzeba przypominać. Ja nie wiem w ogóle dlaczego pani, ja nie mam nic przeciwko mówieniu po niemiecku, ale nie wiem dlaczego akurat, nie wiem, język angielski jest językiem dyplomacji, to rozumiem, ale dlaczego pani Róża Thun mówi po niemiecku? Dlaczego ona zachowuje się dokładnie za każdym razem tak, jak mówią, tak jak chcieliby tego Niemcy? No bo dlaczego? No, może dlatego, że najwięcej europosłów jest właśnie z Niemiec. Być może, tylko że przypomnijmy, że Polska, żeby mogła osiągnąć te swoje ambitne cele, potrzebuje polityków, którzy będą myśleli po polsku, którzy będą potrafili odróżnić interes Polski od interesu niemieckiego. A w Polsce niestety mamy bardzo często takie uproszczenie takiej debaty, dlatego że pokazuje się palcami ludzi i mówi się na przykład, ty jesteś za Unią Europejską, czy ty jesteś przeciwko Unii Europejskiej? Ale mało kto zadaje pytanie już głębsze, które jest kluczowe w tej sprawie. Za jaką Unią Europejską ty jesteś? Mianowicie, czy jesteś za taką Unią Europejską, która sobie deal robi z Putinem? Ukrainę to może odpuścić, Polskę będzie traktowała jako państwo tam siódmej kategorii, często w rasistowski sposób. Przecież państwo wiecie, że wszystkie problemy z praworządnością biorą się z czego? Z tego, że oni uznają, że w Polsce nie wolno robić tego, co wolno robić w Niemczech na przykład. Czy w Hiszpanii, czy w innych zachodnich krajach. Dlaczego na przykład? Dlaczego? Na przykład nie wolno wybierać sędziów w taki sam sposób, jak oni wybierają? Dlatego, że oni uważają, i to piszą wprost w swoich dokumentach, że w Polsce jest gorsza tradycja i gorsza kultura. I najgorsze w tym wszystkim jest to, ja się nawet im nie dziwię, bo gdyby ktoś, jak ktoś prześledzi niemiecką historię czy rosyjską historię, oni zawsze tak uważali, że Polacy gorsza kultura, że w ogóle oni nie zasługują na to, żeby być narodem. Ja się nie dziwię, ale jedyne czemu się dziwię, to dziwię się temu, że w Polsce znajdują się politycy, którzy podpisują się pod tą haniebną, rasistowską ideologią, która mówi o tym, że Polacy to gorsza kultura i gorsza tradycja i w ogóle gorszy naród. Ja się z tym nie zgadzam, wprost przeciwnie. Polacy właśnie, jak gdyby prześledzić tą całą historię, wielokrotnie już pokazywali, że są moralnie dużo lepszym narodem niż naród niemiecki. Potrafili stanąć wielokrotnie tam, gdzie było dobro, a Niemcy widzieliśmy, znaczy taką machinę zbrodni wojennej, jaką tworzyli Niemcy z Rosją, a już jak się dogadywali razem, to ciężko znaleźć w innym miejscu na świecie i to Polacy zawsze byli tym miejscem, które było dobre. Jak oni nam dzisiaj mówią, że to jest gorsza kultura, my za każdym razem powinniśmy mówić stop, a politykom, którzy popierają tą polskim politykom, którzy popierają mówienie, że polska kultura i tradycja jest gorsza, kopa i do widzenia. Bardzo słusznie pan rozlicza rządzących w Polsce, proszę bardzo, ale tak się akurat składa, że wy rządzicie w Unii. Pana partia należy do największej frakcji, która rządzi i pisze wszystkie rezolucje. To jeżeli pan mówi, że trzeba rozwiązać problem dotyczący razem piszecie jest, wszystkie razem rezolucje, należycie do dwóch, pan należy do drugiej największej frakcji, razem rządzicie w Parlamencie Europejskim. I teraz jest do pana pytanie. Skoro pan mówi, trzeba zamknąć granice, skoro pan mówi, trzeba więcej pieniędzy dla Polski, to ja chciałem pana zapytać, dlaczego w takim razie pana grupa na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego, na tej przedostatniej i na tej przedostatniej pisała rezolucje dotyczące sankcji dla Polski, a nie właśnie w tych sprawach. No to pan, niech pan zapyta moich kolegów.
Ja mam pytać i to ja, tak. mam odpowiadać za pana partię? Ja się pana pytam. Od ilu miesięcy po prostu państwo nie potraficie załatwić sprawy po prostu kwestii sądownictwa? Od ilu miesięcy? Ale to właśnie, to widzi pan. To problem polega, to ja już panu odpowiadam, tylko najpierw jakby pan był uprzejmy odpowiedzieć jednak na moje pytanie, bo jak ja pana pytam, dlaczego zachowujecie się antypolsko, to pan mówi, proszę pytać kolegów z mojej partii. No to pan jest chyba z tej samej partii, to ja zadam panu jeszcze raz pytanie. Dlaczego w takim razie przez ostatnie 40 ileś sesji zajmujecie się sankcjami na Polskę, a nie rozwiążecie problemów, które pan dzisiaj podnosi? Ale nikt na Polskę sankcji nie wprowadza. My tylko oczekujemy, że państwo... A czytał pan rezolucję ostatnio? My oczekujemy tylko jednej rzeczy, żeby państwo przestrzegali praworządności Polski, której nie przestrzegacie. Ale na czym polega to łamanie praworządności, pana zdaniem? Jakie macie państwo kamienie milowe, żeby po prostu, żeby otrzymać środki unijne? Pan dobrze wie. Ale ja wiem, jakie mamy kamienie milowe. No właśnie, ale pan dobrze wie. Kamienie milowe dotyczą wielu różnych dziedzin, ale na czym polega nie tylko praworządności, ale na czym pana zdaniem, na czym, panie pośle, polega łamanie praworządności? Jak pan mi i widzą wreszcie wytłumaczył. W Polsce na czym polega? Ale pan mnie po prostu pyta, jakby pan się tu pojawił dziennikarzem. Ja z panem nie prowadzę polemiki na zasadzie... Nie, bo to jest może za trudne pytanie. Ale przypomnę tylko, że pan poseł od tego zaczął. To nie znaczy, za pan poseł powiedział, łamiecie prawo. Tak, przestańcie łamać praworządność. A ja pana pytam, na czym to polega? A pan mówi, no niech pan sam sobie odpowie. To moim zdaniem to do Brexitu to doprowadzili obywatele Wielkiej Brytanii, a nie konserwatywna partia, o której pan mówi. To, widzi pan, jeżeli miałbym jeszcze szukać drugiego winnego, to moim zdaniem szefem Rady Europejskiej odpowiedzialny wtedy za to był niejaki Donald Tusk. I tam, jeżeli pan by chciał, to tam można poszukać winnych. Natomiast jeżeli pan już szuka odwoływania się do totalitarnych reżimów, to ja chcę panu powiedzieć, że tak się akurat składa, że we frakcji, którą reprezentuje pan poseł, jak rozumiem, również pan, do panu jest do tej frakcji blisko, to znaczy frakcji socjalistów, to tak się składa, że znajduje się tam taka ilość komunistów, którzy wprost odwołują się do reżimu totalitarnego, odpowiedzialnego za największe zbrodnie w historii ludzkości, że w żadnej innej frakcji pan tylu nie znajdzie. Co więcej, całkiem niedawno i dopiero po całej presji ogromnej w ogóle pozbyli się Schrödera, tego właśnie człowieka, który jest twarzą proputinowskiej agresji. Dlatego wie pan, no to jest tak jak w tym starym przysłowie, że jak się gdzieś tam szuka w czyimś oku, to najpierw trzeba spojrzeć przed lustro. W 2016 roku wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej z pana partii, Franz Timmermans, powiedział, że jeżeli Polacy nie będą przyjmowali kwot uchodźców, to za każdego nieprzyjętego uchodźcę Polacy mają płacić 250 tysięcy euro. A dzisiaj nie chcą dać nic, prawda? To czyli właśnie kara za nieprzyjętego uchodźcę, ja według Timmermansa, 250 tysięcy euro, tylko nie równa za przyjętą osobę niespełna 50 euro. Ale żeby brać dietę? Jak panu powiem, ta Unia się nie podoba, to niech pan zrezygnuje z mandatu. Ale widzi pan, bo problem polega na dobrze tym, że Unia... Dobrze brać pieniądze, po prostu i z te pieniędzy żyć, tak? Ale pan, mam nadzieję, że rozumie, że Unia Europejska nie ma żadnych pieniędzy swoich. Mam nadzieję, że pan rozumie. Po drugie, mam nadzieję, że pan rozumie, że w Parlamencie Europejskim mogą być również ludzie, którzy nie wstydzą się Polski, którzy... Ale zadał pan pytanie, zadał pan tej Unii pieniądze, zadał pan, krytykować, ale tak? Pan, czy pan wie, że Unia nie ma żadnych swoich pieniędzy? To Polacy wpłacają tam pieniądze. To pan musi się zacząć uczyć od podstaw. A po drugie chcę panu powiedzieć, że owszem, uważam, że w Parlamencie Europejskim mogą być również ludzie, czy najwięcej powinni być również ludzie, którzy potrafią krytycznie powiedzieć oligarchii biurokratycznej i krytycznie powiedzieć Niemcom, że nie, że Polacy nie są od was gorsi. I tak uważam, że tacy posłowie też tam powinni być. A wracając do odpowiedzi na pana pytanie. Dlaczego oni nie chcą Ukrainy? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że oni stworzyli system, najważniejsza, powodów jest wiele, ale najważniejszy jest taki, że oni stworzyli system głosowania, zmieniając traktat nicejski na traktat lizboński, który polega na tym, że dużą część decyzji podejmuje się większością kwalifikowaną, ale jest coś takiego jak mniejszość blokująca, którą się liczy od wielkości państw. Ukraina, ponieważ jest dużym państwem, gdyby porozumiała się z Polską jako taki szkielet, mogłaby dużo łatwiej budować tak zwane mniejszość blokującą, która by stanowiła potencjalnie strategiczny sojusz, który by mógł w Unii Europejskiej zmienić wszystko. I oni po prostu nie chcą silnej Polski. Oni uważają, że Polska i w ogóle teren Europy Środkowo-Wschodniej to jest miejsce, gdzie należy się podzielić wpływami, podbić gospodarczo, instytucjonalnie, a nie żeby oni mieli jakieś własne aspiracje. I o to tak naprawdę chodzi. A my jako polscy politycy powinniśmy robić coś przeciwnego. Jeżeli Unia uważa, że my jesteśmy gorsi, że mamy gorszą kulturę, nie mamy takich samych
praw, jak inni mają, to powinniśmy przypominać, nie, wy nas nie będziecie uczyć konstytucji, dlatego że my stworzyliśmy pierwszą konstytucję w Europie. Jeżeli się okaże, szanowni państwo, dzisiaj Unia Europejska rzeczywiście zmierza w kierunku takim, żeby pozbawić, żeby nie było w ogóle, czy w bardzo małym przypadku weta, to by oznaczało, że Polsce będzie można narzucić już każdą decyzję i niestety duża część polskiej klasy politycznej, dziennikarskiej też się pod tym podpisuje. Chcę powiedzieć, że wpisywanie się w politykę ograniczania polskiej suwerenności to jest w czystej drodze targowica i my musimy robić wszystko, żeby się na to nie zgodzić.